Ponad 8 400 000 zł to kwota inwestycji drogowych realizowanych w powiecie dębickim i sąsiednich gminach w 2020 roku. Jak podkreśla Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, praktycznie w każdej gminie prowadzone były prace przy budowie i modernizacji jezdni oraz chodników. Łącznie w mijającym roku starostwo nadzorowało aż 17 inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Większość prac została zakończona, ale niektóre będą jeszcze kontynuowane w 2021 roku. Budujemy chodnik w miejscowości Brzeźnica, Paszczyna, w kierunku Góry Śmierci. Jeśli chodzi o gminę Czarną, tam były na wiosnę dwie inwestycje, w Jastrzomce jedna. Jeśli chodzi o gminę Pilzno, tam była budowana droga Strzegocice-Słotowa, dwukilometrowy odcinek, bardzo ważny dla mieszkańców, bardzo wyczekiwany. Jeśli chodzi właśnie o inwestycje również drogowe, w gminie Dębica, Głobikowa, Braciowa, bardzo ważna inwestycja przelotowa, droga w kierunku Wielopola. Inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców są jeszcze realizowane m.in. w gminie Brzostek oraz Jodłowa. Gmina Jodłowa, akurat jesteśmy teraz na etapie budowy chodnika, kilometr, 100 metrów na trasie Jodłowa-Ryglice, po prawej stronie obok boiska, obok stadionu, gdzie ten ruch pieszych przede wszystkim jest bardzo duży. Jeśli chodzi o gminę Brzostek, w tym roku akurat malutki remont tylko, bo około 50 tysięcy inwestycja remontu chodnika w miejscowości Siedliska Bogusz. Natomiast plany inwestycyjne, jeśli chodzi o gminę Brzostek, na przyszły rok są bardzo ambitne i bardzo, bym powiedział, kosztowne, bo to są dwie, a tak de facto trzy duże inwestycje. Brzostek Smarżowa, remont drogi, chodnik na wsi Brzosteckie, ulica Słoneczna w Brzostku. To są wszystkie inwestycje, które złożyliśmy wspólnie tutaj z gminą Brzostek, miastem, do Funduszu Dróg Samorządowych. Starostwo zadbało także o poprawę komfortu mieszkańców Dębicy, gdzie obecnie trwa remont ulicy Świętosława. Do połowy grudnia ma powstać w tym miejscu nowy chodnik o długości 600 metrów. Tutaj akurat remontujemy chodnik na odcinku około 600 metrów od strony Kędzierza, od strony pustyni w kierunku miasta. W przyszłym roku tutaj miasto będzie remontować dalszą część tego chodnika, taką mamy umowę. Natomiast ja się bardzo cieszę, Szanowni Państwo, że w 2020 roku udało się tak dużo inwestycji chodnikowych i drogowych zrealizować właśnie przez powiat dębicki na terenie wszystkich gmin powiatu. Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego, podkreśla także, że wykonawcami realizowanych inwestycji drogowych w powiecie dębickim są w większości lokalne firmy, co w obecnych trudnych ekonomicznie czasach pandemii jest bardzo istotne dla gospodarki i rynku pracy w naszym regionie.